Wielkie święto piosenki i tańca odbywa się w Suwałkach. Mowa o 19. edycji festiwalu Muszelki Wigier. O najwyższe laury walczy ponad 150 wokalistów oraz prawie 500 tancerzy z Polski, Łotwy, Rosji, Białorusi, Niemiec, Włoch i Litwy. Wczoraj odbyły się przesłuchania konkursowe w kategorii śpiew. W jury zasiedli Wanda Kwietniewska, Sławek Wierzcholski, Aleksander Pałac oraz Ignacy Ołów. Dziś odbywają się występy tancerzy. Oceniają ich Anna Sawicka-Chodun, Katarzyna Gralińska i Kinga Kobiela. Uczestnicy jak co roku walczą o Grand Prix oraz złote, srebrne i brązowe muszelki Wigier, mówi Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. W Suwalskim Ośrodku Kultury mamy bardzo dużo zespołów dziecięcych, młodzieżowych, które przyjechały na Międzynarodowy Festiwal Muszelki Wigier, organizowany przez organizację pozarządową Miasto Suwałki, Suwalski Ośrodek Kultury. A więc mamy gości z Niemiec, Norwegii, Rosji, Włoch. Jest gwarnie, wesoło, barwnie i tanecznie. Jury w znakomitym składzie obraduje, ocenia dzieci w kategorii taniec i w kategorii śpiew. Obserwuję dzieci, które przyjeżdżają na różne festiwale i młodzież i powiem szczerze, że dużo się zmienia. To już są młodzi profesjonaliści, głosowo i tanecznie bardzo dobrze przygotowani, ale też atutem są choreografie, aranżacje muzyczne, choreografie taneczne, ale również przepiękne stroje. Muszelki Wigier to nie tylko prezentacje konkursowe, ale też panele warsztatowe i spotkania integracyjne. Jutro na zakończenie festiwalu odbędzie się wielka gala laureatów, która zwieńczy zmagania konkursowe oraz koncert Za X Dziś, podczas którego młodzi wykonawcy z Polski i Europy zaśpiewają niezapomniane ponadczasowe szlagiery polskiej muzyki.